kalkulowaliśmy, między innymi Gabriel Krauss, że to może nastąpić, że coś się stanie, to wiedzieliśmy, ale kalkulowaliśmy, kiedy to może być. I takim naszym typem to była Wigilia. Ludzie siadają do stołów, prawda, rozluźnienie, jakieś rodzinne historie, związki. I tutaj raptem 24, jakby się coś takiego stało, to społeczność nieruchawa. I tak prawdę mówiąc, myśleliśmy, że to może nastąpić właśnie wtedy. Ja pamiętam, przyjechałem z pracy, z drugiej zmiany, 13. Zdążyłem się położyć spać i raptem łubudu w drzwi, godzina 07. To pamiętam. Spojrzałem na zegarek, co jest grane. Pytam się, kto? Służba Bezpieczeństwa, proszę otworzyć. Ja mówię, wypierdalać, przepraszam za słowo. Do godziny 6 rano proszę mnie nie niepokoić. Proszę otworzyć drzwi, bo je wywalimy, zmieniło się prawo. Ja mówię, jak się mogło zmienić prawo? Proszę otworzyć, bo wyrąbiemy drzwi. O kurczę, sobie myślę, nie ma co kombinować. Wyrąbią drzwi, jeżeli mają mnie zabrać, to i tak mnie zabiorą, a mojej żonie zostawią wyrąbane drzwi. Więc otworzyłem drzwi. Trzech oficerów Służby Bezpieczeństwa, jeden pamiętam nazywał się Król, przedstawił się kapitan, dwóch jakiś tam jeszcze i siedmiu zomowców. Także na jednego biednego chopa, górnika, 10 osób. Dali, wręczyli mi nakaz aresztowania. Jakoś to tak było, bo te informacje dotyczące internowania i tak dalej, to te dokumenty dopiero dostawaliśmy w więzieniu. Proszę się ubrać. Ja mówię, a ja się pytam ich, czy mam coś ze sobą zabrać. Nie? Proszę nic nie brać. Ale ja na wszelki wypadek wezmę szczoteczkę do zębów i pastę. Wziąłem sobie to do kieszeni. Wrogość po stronie tych zomowców była, oni byli, kurczę, tak na szpikowani agresją, że no wsiedliśmy, stały dwie nyski. Jedna taka, prawda, militarna, a druga do transportu. Jak ja zszedłem do tej nyski, patrzę, a tam już w środku siedział Mietek Sawicki. Już był, tak jak ja, wyciągnięty z domu.